Nie, Winnie, odchodź. Cóż, czas zadzwonić na Nintendo. Tak, to znów ja. Przyślijcie mu to pewnie. Jak to nie przyślecie? No, nie widzieliśmy się trochę. Jak wiecie, po tytule będę unboxingował tam na dole, widzicie tu. Będę unboxingował konsolę. Ale jak ktoś nie umie czytać i nie zwraca uwagi na tytuł i nie jest na moim Discordzie i nie wie, co będę unboxingował, to pewnie sobie myśli, kurde, jakieś PS3 kupił. Jakieś, kurde, kupił NES-a może. Może kupił Sega Dreamcast. Nie. Kupiłem coś lepszego. I pewnie sobie myślicie, no kupił tego, kupił Sega Mega Drive Mini. Kupiłem Nintendo Wii U. Zapraszam do unboxingu. A przed tym możecie dać suba. Możecie dać łapkę w górę. Mówię o tym, bo trochę mi spadły te takie łapki w górę i suby, w sensie w zasięgach. I możecie udostępnić film. Dobra, zapraszam do unboxingu, gdzie sobie jeszcze tam pomówię, czy warto kupić Wii U w 2020 roku. Zapraszam! No jak widzicie, z konsoli jest wszystko git, tu mam Mario Maker akurat, YouTube'a i tu Mario Kart się pojawi. Muszę to zaktualizować, tam jeszcze jest New Super Mario Bros. Niestety kod na Splatoon'a nie działa, mogę sobie tak popatrzcie. Fokus. O, złapał. Mogę sobie tak przechodzić pomiędzy ekranami, tu mam Wii i tak dalej. Fajnie, że to nie jest taki wyświetlacz jak na 3DS-ie, że nie można go palcem dotykać. Tu mamy ten stylus. Nie chciało mi się pokazywać unboxingu, w sensie, bo musiałem posprawdzać parę rzeczy, czy tam ok, jest wszystko z konsolą, ale wszystko jest zadbane i naprawdę płytki ok, w sensie nie są porysowane. Działają bez problemu. Tam jest ok, wszystko. O, tam jest New Super Mario Bros. U plus Luigi U. To tyle w tym filmie, dzięki za oglądanie. Cześć, może i napiszcie, czy chcecie jakieś recenzje, jakieś gry, tak w sumie. Jeszcze mi Kirby przejdzie, ten co się rysuje. Cześć! No dajcie tam suba i łapkę.